MKS Zaborze to klub sportowy mieszczący się w północnej części dzielnicy. To właśnie tu młodzi Zabrzanie uczą się zdrowej rywalizacji i rozwijają swoje sportowe pasje. W tym miejscu odbyło się także spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiono najważniejsze inwestycje i plany. A takie spotkania są potrzebne, bo rośnie świadomość mieszkańców na temat tego, co jest na dzielnicy robione, co jest w mieście robione i co można robić, co nie można, z jakich środków i na co, które środki mogą być przeznaczone, bo nie wszystkie środki mogą być przeznaczone na przykład na sport, albo na przykład na kulturę, czy na przykład na budowę jakichś ławeczek. Mamy klub sportowy MKS Zaborze, mamy Stowarzyszenie Feniks, mamy szkołę i w szkole działający klub UKS Spartakus i dzieci mają co robić, dziewczyny w UKS-ie, chłopcy na MKS-ie. Mamy szkołę mistrzostwa sportowego. Szkołę, która wpisana jest w tradycję tej dzielnicy. Ma teraz nową salę, od 3 lat funkcjonuje sala. Bardzo droga sala, niemniej jednak, tak jak tu zostało podkreślone, sala, która jest jedyną na południu i tam trenują gimnastycy. Gimnastykę sportową kobiet i mężczyzn. Ja mogę dużo o tej sali mówić, bo jest naprawdę piękna i mam świetnych zawodników. No i z naszej szkoły wywodzą się mistrzowie, zarówno gimnastycy, jak i piłkarze ręczni. Miasto Zabrze się bardzo mocno rozwija i pomaga w tym rozwoju wszystkim dzielnicom, nie tylko tu na Zaborzu. Powstałe w 1923 roku pod patronem kopalni Zabrze rodzinne ogrody działkowe Biała Róża były 20. powstałym wówczas ogrodem na terenie Śląska. Dziś to miejsce charakterystyczne w dzielnicy, które służy wypoczynkowi i integracji mieszkańców. To zielone płuca naszej dzielnicy i nasi mieszkańcy w większości są właścicielami tych działek i dzięki temu możemy cieszyć się z tego zielonego dookoła nas i budować wspólną społeczność. Obchodziliśmy nasze stulecie, nasze uroczystości miały charakter naprawdę bardzo uroczysty. Myślę, że działkowcy byli również zadowoleni dzięki pomocy Rady Dzielnicy i pani prezydent i Rady Miasta. Te obchody mogły być naprawdę dostojne. W naszej dzielnicy dzieje się sporo, jeżeli chodzi o nasze sprawy, chociażby działkowe. My też, tak jak miasto zdobywa środki na budowę, taki nasz ogród działkowy w ciągu ostatnich 3 lat zdobył tych środków na 300 tysięcy złotych. Także też mamy swoje osiągnięcia w budowaniu przyszłości naszej dzielnicy, jej piękna i urody. To kolejne spotkanie, które dowodzi temu, że warto wychodzić do mieszkańców. No ja się cieszę, że mieszkańcy odpowiadają tak licznie na moje zaproszenie, gdzie właśnie zapraszam na spotkania, gdzie rozmawiamy o wszystkich problemach, i tych drogowych, i tych sportowych, i tych kulturalnych. Widać, że ludzie mają i swoje pomysły, i swoje problemy, dlatego właśnie jestem, żeby słuchać, ale też polecam, żeby częściej korzystać ze spotkań rad dzielnic, bo myślę, że radni rady dzielnicy co miesiąc spotykają się i oni czekają na te pomysły. Oni na pewno napiszą wniosek, przekażą do urzędu, a nam będzie łatwiej realizować, ale na pewno wykorzystam każde spotkanie, w trakcie którego przekonuję się, że droga wybrana przez miasto jest właściwa.